Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Wami o nadziei. Mówi się, że nadzieja jest matką głupich. A z drugiej strony każda matka kocha swoje dzieci. Wiem, że to jest taki wyświechtany slogan, ale może to jest coś więcej niż tylko slogan. Martin Seligman, ten specjalista od psychologii pozytywnej, zaczynał od badania optymizmu u ludzi. Co stwierdził na podstawie długoletnich badań? Że osoby optymistyczne, z nadzieją patrzące w przyszłość, wierzące w to, że mogą mieć pewne cele, do nich dążyć i je osiągnąć, są bardziej szczęśliwe niż ludzie pesymistyczni i przekonani o tym, że wszystko zawsze pójdzie źle. Co więcej, powiedział, że optymizmu można się nauczyć. Można nauczyć się, zamiast skupiać na samych negatywach życia, nauczyć się skupiać na dobrych rzeczach, które się wydarzają w naszym życiu. Seligman mówi, że warto, aby nauczyć się takiej dobrej nadziei, patrzeć na swoje błędy w sposób pozbawiony emocji. To znaczy, patrzę na błędy, które popełniłam, na złe decyzje, które podjęłam, i myślę o nich, czego mnie to nauczyło. Czego mnie to nauczyło na przyszłość? Jakie wnioski mogę z tego wyciągnąć? I chodzi tutaj oczywiście o takie konstruktywne wnioski, a nie mówienie, nauczyło mnie to, że wszystko jest beznadziejne i że jestem do niczego i że do niczego się nie nadaje. Tak? Nie chodzi o takie nakręcanie siebie negatywne, tylko raczej na takie obiektywne, pozbawione emocji spojrzenie. Taka a taka decyzja, taki a taki błąd, jaka jest tego przyczyna, co z tego mogę wysnuć na przyszłość, jakie wnioski. Czyli pierwsza rzecz, którą można zrobić, żeby nauczyć się nadziei, to jest takie obiektywne patrzenie na swoje złe decyzje, na swoje negatywne doświadczenia i wysnuwanie pozytywnych wniosków na przyszłość. Jak temu można zapobiec, albo no właśnie, co można z tym zrobić. Druga sprawa, nadzieja, dobra nadzieja jest jednocześnie nadzieją realistyczną. To znaczy ona wynika z tego, że zastanowiliśmy się, na co mam nadzieję, z czego wynika ta moja nadzieja i na przeanalizowaniu, czy ja mam narzędzia, czy też podejmuję jakieś działania, dzięki którym ta nadzieja może się spełnić. Jest taki stary dowcip z brodą taki, że podejrzewam, że gdy moi dziadkowie byli mali, to już był z brodą, ale i tak go opowiem. Dowcip pod tytułem Pobożny Żyd modli się do Pana Boga: Panie Boże, a pozwól mi wygrać w loterii, przydałyby mi się te pieniądze. No i po jakimś czasie Pan Bóg do niego odpowiada: słuchaj, Mosze, daj mi szansę, kup los. Tak? To jest właśnie ten rodzaj nadziei, że mam nadzieję na coś dobrego, ale jednocześnie podejmuję wysiłki, żeby do tego doszło. Dobra nadzieja różni się od patologicznej właśnie takim realistycznym podejściem. Bo na przykład osoby cierpiące ze względu na chorobę afektywną dwubiegunową w czasie manii mają taką nadzieję czy optymizm, który jest kompletnie niczym nieuzasadniony. Takie przekonanie, że jestem w stanie wszystkiego, absolutnie wszystkiego dokonać, nie oparte w ogóle w rzeczywistości. Więc tego unikajmy. To jest nadzieja patologiczna. Nadzieja prawdziwa, nadzieja zdrowa, to jest nadzieja, w której mam cel i mam przemyślane sposoby dotarcia do tego celu. Ćwiczenie, które warto zrobić, związane z dobrą nadzieją, to jest napisać sobie taką największą moją nadzieję. Co ja bym chciała, żeby przydarzyło się w moim życiu, na co mam nadzieję, że się przydarzy w moim życiu, i zastanowić się, dlaczego jest to dla mnie takie ważne. Kiedy będziemy wiedzieć, dlaczego jest to dla mnie takie ważne, można zastanowić się, czy są jeszcze inne sposoby osiągnięcia tego mojego celu. Pozostawiam Was z tą nadzieją na coś dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.